Audioteka przedstawia audioserial dokumentalny Supernowa. Historia Arkadiusa. Odcinek pierwszy. Mgławica. Supernowa to termin określający kilka rodzajów kosmicznych eksplozji, powodujących powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu. Wybuch supernowej wywołuje falę uderzeniową rozchodzącą się w otaczającej przestrzeni, formując mgławicę, pozostałość po niej. Arkadiusz jest jednym z moich nauczycieli i dlatego na pewno go nie zapomnę. Nie można mówić o latach 90. w Polsce i początku wieku XXI bez niego. W Soczewce skupia wszystkie nasze ambicje, aspiracje i kompleksy. Tam przyjął koleś do Polski z jednej z najlepszych szkół świata. No i on był cudownym tematem. The headline was, is this next John Galliano? No i było trzech wariatów. Był McQueen, był Galliano i był Arkadiusz. I właściwie każdy... Szalony koleś, który już ma sukces w Londynie, który tutaj przyjeżdża, przyjaźni się, Kora do niego jeździ, wszyscy święci, Gaja w pokazie, no po prostu to był... Jest naprawdę wyjątkową postacią. Wydaje mi się, że nawet ja ze swoimi tęsknotami i szaleństwem nie byłam w stanie mu dorównać. Arek potrafił powiedzieć w amerykańskim MTV, kiedy powiedzieli mu, że słuchaj, ale to wiesz, że to się nie będzie sprzedawało w Stanach, bo to nie będzie się podobało, bo to jest zaszalone i tak dalej, nie? A on powiedział, who cares about America? Gdybym miała zrobić takie podsumowanie na szybko, to takie top 10 polskich nazwisk, które zaistniały na Zachodzie. Był artystą światowego formatu, który wylądował niestety w naszym tutejszym świadku, który no, w pewnym sensie nie dorósł do niego. Był taką trochę piękną owieczką w stadzie baranów. Ja pamiętam, że nagle zniknął. Że jak to? Że to wszystko było i tego nie ma? Tak po prostu tego nie ma? Tak, że zamykasz drzwi i nie ma już? Ja, to w ogóle to dla mnie było nie do pojęcia. Przypomnijcie sobie wasze miasto albo wieś z przełomu stuleci. Ja wychowałem się na warszawskim Targówku, robotniczo-przestępczej dzielnicy, która raz po raz była okadzana wyziewami z pobliskiej fabryki tłuszczów przemysłowych. Dla mnie Warszawa to było miasto wrogie i niebezpieczne. Kumple z osiedla już w podstawówce handlowali pigułami, poza osiedlem ciągle ktoś mnie napadał i okradał. Tylko wtedy i nigdy później widziałem czarne worki na ulicy. Rano, po nocnych strzelaninach. Serio, to nie jest miłe wspomnienie. Ale jako, że jestem z muzycznej rodziny, pewnego dnia rodzice siłą wyciągają mnie do opery. Jest 2002 rok, mam 15 lat i nienawidzę opery. Po dziś dzień pamiętam, zamykam oczy i widzę te bajkowe kolorystyce i fantazji kostiumy Arkadiusa. Takie komiksowe zestawienie kolorów kostiumów, czy takich bardzo jaskrawych, nasyconych barw. Dziewczyna w takiej żółtej sukni na stelażach drucianych i ona robi całą scenografię. Tak naprawdę chodzi o seks i przemoc w tej operze. I te kostiumy jakoś świetnie dopełniały w ogóle też całej fabuły, całej tej historii głównego bohatera. Zawsze w tych operach Mariuszowych tego szaleństwa było dużo. Tutaj jeszcze z całym szaleństwem jakby Arkadiusa było to razy dwa, razy trzy. Glamour, lasery, plexi. Scenografia była bardzo surowa, a stroje rzeczywiście robiły taką właśnie wizualną przestrzeń. Gdy muzyka cichła, te kostiumy w pewnym sensie też były muzyką, taką wizualną. Ale one też miały coś, co było przeszłością. Jedno wielkie szaleństwo. Dla polskiej opery to było coś faktycznie nowego. Opera Narodowa. Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta w reżyserii Mariusza Trelińskiego. To było po prostu niesamowite. Muzykę znałem już z domu, ale warstwa wizualna mnie pozamiatała. Niby barok, ale taki na kwasie, karnawałowy, wszędzie pióra, brokat, seks, przesada.
Widzieliście takie filmiki, jak ludzie chorzy na daltonizm, tacy jak ja, dostają okulary, dzięki którym pierwszy raz widzą kolory? Look at the table, man! Like, there's so many colors in it! Oh my god, it's so real! Dokładnie tak się czułem. Po prostu rewolucja w mózgu. Niby Mozart, niby opera, ale wszystko inne. Jakby widziane i słyszane po raz pierwszy. Kontrast między paskudną Warszawą tamtych lat, a tym rajskim widowiskiem zapamiętałem na bardzo, bardzo długo. 10 lat później siedzę na murku pod wydziałem jazzu z kolegą i on kompletnie znikąd zadaje takie pytanie. A ciekawe, co się stało z tym Arkadiusem. Był na szczycie, a gdzieś zniknął, co nie? Pytanie działa na mnie jak narkotyk. Wszystko mi się przypomina. Obrazy, muzyka, nawet zapach obicia foteli w Operze Narodowej. Od tej pory podświadomie noszę w sobie ten temat, ale na tyle głęboko, że nie szukam odpowiedzi. Aż nagle, rok temu, znowu ktoś gdzieś w jakiejś rozmowie rzuca. Co z tym Arkadiusem? I to jest impuls. Tym razem wracam do domu i zaczynam sprawdzać. Nazywam się Wojtek Oleksiak. Jestem twórcą radiowych reportaży i kompozytorem. Ostatni rok swojego życia poświęciłem próbie odpowiedzi na pytanie, co stało się z Arkadiusem. Albo może raczej, co to w ogóle za historia z tym Arkadiusem? Ja i mój zespół odbyliśmy podróż śladami Arkadiusa. Od Warszawy, przez Parczew, Kraków, Londyn, aż na drugą półkulę i z powrotem. Udało nam się cofnąć zegar o 20 lat i w naszych rozmówcach wskrzesić wspomnienia czasów, kiedy zaczynali swoje kariery, kiedy w Polsce rodził się świat mody, show biznesu, celebrytów i naprawdę dużych pieniędzy. Tę podróż zaczęliśmy od wywiadu Arkadiusa z Łukaszem Jakubiakiem na popularnym kanale 20 metrów kwadratowych. Sam rozpędziłeś pociąg, który pędził niesamowicie. Pociąg pod nazwą Arkadius i nagle z niego wysiadłeś. Dlaczego? Co się stało? Byłem na takiej, powiedzmy, złotej górze i odkryłem, że ta góra nie jest taka fajna, tak naprawdę. Powiedziałeś, że 2 lata trudnego okresu. Tak, miałem bardzo trudny okres. Ja musiałem się oderwać od tej, powiedzmy, materialistycznej cywilizacji, żeby przejrzeć na oczy w ogóle, gdzie ja żyję, co ja robię, dlaczego ja to robię i tak dalej. Cały ten pęd za tym wszystkim, za sławą, za pieniędzmi, za kontaktami, to w ogóle nie ma żadnego sensu tak naprawdę dla mnie. Być może są ludzie, dla których ma to sens, ale dla mnie nie ma. Obejrzałem jeszcze kilka takich wywiadów i zawsze to samo. Okrągłe zdania, zawczasu przygotowane wypowiedzi, które więcej ukrywają niż wyjaśniają. Niby historia jest w mediach, ale tak naprawdę jej nie ma. Ja po obejrzeniu całości miałem w głowie milion pytań. Kim tak naprawdę jest ten opalony człowiek chowający się za wielkimi okularami przeciwsłonecznymi? Upadłym celebrytą? Zapomnianym artystą? A może mistrzem autopromocji, który nas na coś nabrał 20 lat temu? Czy jego ogromna międzynarodowa kariera to fakt, czy mit nadmuchany na potrzeby sprzedaży jego ubrań w Polsce? A jeśli to wszystko to prawda, to jak chłopakowi z Parczewa, maleńkiego miasteczka na ścianie wschodniej, udało się zdobyć szturmem branżę ociekającą pieniędzmi, próżnością i pełną dzieci milionerów? Ale poza tymi pytaniami zrozumiałem też 2 rzeczy. Po pierwsze, historia Arkadiusa jest historią wspaniałego wzlotu i bardzo bolesnego upadku, który prowadzi do przemiany bohatera. Czyli to jest taki klasyczny hollywoodzki oscarowy film. Po drugie, zrozumiałem, że to jest rzecz, w którą wchodzę, której chcę poświęcić kilka miesięcy swojego życia. Także robię to. Jest tylko jeden problem. O modzie nie wiedziałem prawie nic, a o polskiej modzie i środowisku, które ją tworzy, to już zupełnie nic. Ale od wczesnej młodości znam Julę Stróżycką, która przez wiele lat prowadziła markę z Anią Kuczyńską i zawsze była jedną z najlepiej ubranych osób w Warszawie. Dzwonię do Julii, Jula się zgadza na spotkanie, mówię jej, o co chodzi, a ona reaguje tak. To było niesamowite, a ja bym się chciała dowiedzieć w ogóle, skąd on miał inwestora, w sensie, wiesz, czy to, skąd on miał inwestora, bo był taki budynek Metal Exportu na rogu Mokotowskim i Pięknej, z takimi jeszcze niesamowitymi miedzianymi szybami wtedy i ja pamiętam, po prostu był taki mega słoneczny dzień i te po prostu miedziane szyby odbijały to słońce, a ja z mamą szłam do sklepu Arkadiusa, żeby zobaczyć w ogóle, bo moja mama chciała jakieś dżinsy sobie kupić. A ja, słuchajcie, przez
rok chyba chodziłam na basen z reklamówką Arkadiusa, która była uszyta z takiego folii PVC po prostu i była taka czerwona i ja na basen chodziłam z tą torbą i w ogóle to było super, super. Jeszcze w podstawówce. Koniec to była 6. klasa podstawówki, 1. gimnazjum. I jak się pewnie domyślacie, od tej pory było nas dwoje w tym projekcie. Jula, przedstawisz się? Nazywam się Jula i jestem dyrektorką kreatywną. Wymyślam trendy dla największej agencji w Europie, a dla sportu doradzam markom. No właśnie, a jak już mnie tym wszystkim zaciekawiłeś, to naszym pierwszym krokiem była próba kontaktu z Arkiem. Napisaliśmy do niego maila, czekamy na odpowiedź tydzień, dwa i nic. Ja w tym czasie dalej szukałem, czytałem i oglądałem wszystko, co było związane z Arkadiusem. W końcu trafiam na książkę Karoliny Sulej zatytułowaną Modni – Od Arkadiusa do Zienia. Jasno z niej wynikało, że Karolina zna Arka i spędziła z nim kilka dni, 4 czy 5 lat temu. Warszawa to jest bardzo małe miasto. 2 telefony i mam numer Karoliny. Jak się okazuje, mam też cały zespół, żeby zbadać tę sprawę. Cześć, jestem Karolina Sulej, pisarka i reporterka. Ta książka, o której mówiłeś, to mój debiut. Składa się z reportażowych portretów projektantów w Polsce po 90 roku. I jednym z nich jest oczywiście Arkadiusz. Poleciałam do Arka. Spędziłam długie godziny na rozmowach z nim i bardzo się polubiliśmy. Chodziliśmy na plażę, jedliśmy lunche w ulubionej knajpce Arka, ale zawsze od tej pory miałam uwierające odczucie, że historia Arkadiusza to więcej niż tylko jego perspektywa. Że miał bardzo duży wpływ na świat dookoła. Że aby o nim opowiedzieć, trzeba sprawdzić, co zostało w ludziach po całym tym zamieszaniu, jakie spowodował. Kiedy do mnie zadzwoniłeś, zrozumiałam, że mam szansę poznać tych, którzy Arka otaczali i cofnąć się do czasów, jak mi tworzył. Do tych kilku lat pomiędzy transformacją a Unią Europejską. Powiedzmy od 99 do 2004 roku. Do czasu, który dopiero teraz staje się historią. Do tego schyłek polskiego epizodu kariery Arkadiusza to jest też czas, kiedy zaczynałam być dziennikarką. Moje pierwsze miejsce pracy, magazyna 4, zamieszczało reklamy jego jeansów. I całe środowisko modowe go uwielbiało. Ale zresztą nie tylko to środowisko. Nawet moi rodzice znali Arkadiusza, a nie mieli pojęcia o modzie. No właśnie. Dlaczego akurat ten człowiek został wyniesiony na szczyty popularności? Co takiego było w nim, albo w nas, jako Polakach z przełomu tysiącleci, że akurat jego wspólnie wybraliśmy na uber-celebrytę? Dlaczego akurat projektant? Jak myślę o latach 90. w Polsce, to drogie ubrania od projektantów naprawdę nie były towarem pierwszej potrzeby. To mało powiedziane. Ten stan rzeczy pamięta Michał Zaczyński, dziennikarz modowy i bloger piszący obecnie do najważniejszych magazynów. Zastaliśmy go akurat na tymczasowej emigracji we Włoszech. 20 lat temu mieliśmy zupełnie inne pojęcie o modzie. Takie bardzo powierzchowne, oparte głównie na tym, co widzieliśmy raz w tygodniu, czy tam, nie wiem, raz na miesiąc w Teleekspresie, kiedy na samym końcu, tak dla rozluźnienia, prawda, pan któryś z tych prowadzących pokazywał, co tam nowego na wybiegach w Paryżu, w Mediolanie, zawsze wybierali coś absolutnie dziwnego i często panie były niekompletnie ubrane i tam temu wszystkiemu towarzyszył seksistowski komentarz, że no panowie zawsze popatrzą, może nie na modę, ale na panie, ha, 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 ha. Gwiazda Arkadiusza rozbłysła w 1999 roku. Mody nie było w telewizji, mody nie było w magazynach, nie było krytyków mody, mody nie było w social mediach, bo nie było social mediów. Piotr Zachara, wybitny krytyk mody i wykładowca, mówi tak. Żadna gazeta wtedy nigdy by nie zeszła do poziomu tego, że pisać o modzie. No, to było dla matołów, dla pedałów, dla głupoli, dla tych pseudokosmopolitów, dla łże elit takich z tamtego okresu. Tak? My, projektanci, którzy wówczas pracowaliśmy, publikując ubranie w gazecie w sesji mody, zamieszczając obok numer telefonu, dostawaliśmy przez to zlecenie i sprzedawaliśmy sukienki. To działało jak dzisiejszy Instagram. Prasa drukowana. Mówił projektant Tomasz Osoliński. I jeszcze Filip Nidental, naczelny VOK Polska. Polska ulica modą się specjalnie nie interesowała. Polska prasa w ogóle się modą nie interesowała i do tej pory powiedziałbym, że poza kilkoma tytułami się nie interesuje. Żaden polski dziennik nigdy nie miał, do tej pory nie ma i pewnie nie będzie miał krytyka mody. To nie był nigdy temat.
moda zawsze była traktowana jako coś frywolnego, trywialnego w Polsce. I to jest właśnie najbardziej zastanawiające. Arkadiusz był przez kilka lat gwiazdą absolutnie mainstreamową, będąc twórcą z dziedziny, nawet nie wiem jak to nazwać, nie wiem, hiperniszowej, ultraniszowej. Moda na swój czas w mainstreamie będzie musiała poczekać jeszcze ponad dekadę. Wtedy dopiero do telewizji wjedzie Top Model w 2010 roku, a potem Project Runway w 2014. Nawet Instagram, który teraz w znacznej mierze kształtuje masowy gust, pojawił się dekadę po wydarzeniach, o których my tu rozmawiamy. Trzeba sobie wyobrazić świat tuż po 89, po przemianach, kiedy w Polsce była bieda. Wspomina Alicja Kowalska, legendarna wręcz stylistka sesji modowych, która swoją pracę zaczynała we wczesnych latach 90. Kiedy jedynym sklepem z odzieżą, która mogła mieć jakikolwiek charakter modowy, to był sklep Madonna Fashion Collection na ulicy Zgoda 5, gdzie sprzedawano w takich przystępnych cenach ubrania, które ja kiedyś pamiętam, pojechałam do Paryża wtedy i widziałam na jakimś bazarku identyczne. Byliśmy biedni też. Ponownie mówi Michał Zaczyński. Nie było zrozumienia, owszem, byliśmy biedni. Modę wtedy wyznaczał taką modę wysoką, Carly Gray i Cottonfield. Luksus to był Hugo Boss. Pamiętam, że rozmawiałem w tych okolicach właśnie z Jerzym Mazgajem, który był przedstawicielem Hugo Bossa na Polskę. I on mi opowiadał o tym, że ludzie wchodzili do butiku, żeby obejrzeć te garnitury, podotykać i pytali na przykład, dlaczego guziki nie są ze złota? Bo oni uważali, że tylko złoto może uzasadnić tak wysoką cenę garnituru. I byli absolutnie zdziwieni, że te guziki są no, z jakiegoś tam, nie wiem, rogowe na przykład, czy jakieś inne, ale nie są powlekane jakimś szlachetnym kruszcem. To były czasy internetu przez TPS-a. Nokia 3310. Windowsa 98. W tym roku powstaje gadu-gadu. To był czas totalnego panowania telewizji. Gwiazdami byli serialowi aktorzy. Kasia Cichopek i bracia Mroczkowie, młody lekarz Artur Żmijewski, pierwsze kroki stawiała Doda, a Aleksander Kwaśniewski rozpoczynał właśnie drugą kadencję i nie mógł jeszcze nawet znać znaczenia słowa mem. Na pierwszy rzut oka Arek zupełnie do nich nie pasował, ale miał to coś, czego wszyscy wtedy pragnęli. Obieg pożądania zbiorowej świadomości Polaków. No wiesz, mieliśmy ogromne kompleksy. I byliśmy bardzo spragnieni, żeby nas chwalono, żeby nas lubiano. To były te czasy jeszcze, kiedy szliśmy do Europy. Kiedy się samobiczowaliśmy bardziej niż później. To były czasy, kiedy jeszcze żaden, już po nowej rzeczywistości, żaden właściwie artysta, żaden, nie wiem, muzyk, aktor nie osiągnął zachodniego sukcesu. Teoretycznie jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy wyjątkowi, ale jednak chcielibyśmy uzyskać potwierdzenie ze strony ludzi, którymi no, nie do końca im ufamy, ale mimo wszystko, jak oni nam powiedzą, to będziemy przekonani, że jesteśmy rzeczywiście zajebiści. Polacy potrzebowali w latach 90. kogoś takiego, kto, o kim można powiedzieć, że odniósł sukces w centrali świata. Potrzebowaliśmy takich wzorców, żeby nabrać samemu odwagi do różnych rzeczy. Ten głos należał do Piotra Najsztuba, którego przedstawiać raczej nie muszę. Takie pragnienie, które strasznie integrowało wtedy, tak mi się wydaje, na cały naród. Także ktoś odniesie sukces w imieniu całej Polski, a my się jako cała Polska będziemy tym cieszyli. Głód sukcesu. Czasem ten sukces w różnych dziedzinach się potrafił ziścić, na przykład Adam Małysz. Moim zdaniem to porównanie jest najlepsze z możliwych. Dziś to się może wydawać mało prawdopodobne, ale skoki nie były kiedyś polskim sportem narodowym. Wszyscy czekali na wybitnego piłkarza, kierowcę Formuły 1, tenisistę, tenisistkę. Tacy się akurat nie znaleźli, ale nagle znikąd pojawił się Adam Małysz i pokochaliśmy go, razem z jego nieco surrealistyczną dyscypliną. Głód sukcesu nie wybrzydza. W kulturze, show biznesie, może wolelibyśmy gwiazdę Hollywood, ale nie pogardziliśmy głośnym projektantem. Oczywiście Arkadiusza nikt się wtedy nie spodziewał. Nawet osoby, które na modzie znały się świetnie,
takie jak czytający wtedy regularnie zachodnioeuropejską prasę Filip Niedenthal. I on był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, do których dotarła wieść o Arkadiusie. Ale to chyba musiało być we wrześniu 99, jak on miał ten swój pokaz w Londynie. I wtedy nagle otworzyłem gazetę, bo wtedy informacje wszystkie miałem z gazet jeszcze, te najświeższe. I tam była właśnie recenzja pokazu polskiego projektanta. Tak, a potem pobiegłem po Herald Tribune, bo zawsze kupowałem, jak były pokazy, zawsze kupowałem International Herald Tribune, bo tam były recenzje Suzy Menkes i też ona się tam wypowiadała o tym pokazie i bardzo pozytywnie się wypowiadała, więc dla mnie to było duże przeżycie i wielka duma. No, to musiało być dosyć niesamowite, bo to... Tak, ja o nim w ogóle wcześniej nie słyszałem, więc nagle, że przeczytać jakby z pióra takiego autorytetu, jakim dla mnie wtedy była i dalej pozostaje Suzy Menkes, to tak, była wielka rzecz. To, co Filip przeczytał w Herald Tribune i innych brytyjskich dziennikach, to recenzje dyplomowego pokazu Arkadiusa. Arkadiusz studiował w najbardziej wtedy prestiżowej szkole mody w Europie, w Central St. Martins. Jego mocny finałowy pokaz, Lucina O, narobił w Londynie niezłego szumu, a jedną z osób, które się nim zachwyciły, była totalna wyrocznia krytyki mody Suzy Menkes. Filip Niedenthal pojechał do Londynu i przeprowadził z nim obszerny wywiad. Ten materiał bardzo dobrze zapamiętała stylistka Alicja Kowalska, która wcześniej relacjonowała wam swoje warszawsko-paryskie podróże. Pamiętam taką pierwszą rozkładówkę, zdjęcie na otwarcie, gdzie on wbijał zęby, czy miał szpilkę w zębach, którą w coś wbijał. W każdym razie pamiętam to zdjęcie jako takie mocne otwarcie tematu Arkadiusa, które wtedy na mnie zrobiło ogromne wrażenie, tak duże, że do tej pory gdzieś to jest w pamięci, mimo że tych szczegółów nie pamiętam. Nie pamiętam, czy on tam wbijał tę szpilkę, czy ją wyrywał, czy... Ale tak jakoś... On od razu przyjechał jako wielka gwiazda, tak naprawdę. To wszystko mi się wydaje też z drugiej strony bardzo urocze, bo to był taki strasznie naiwny okres. Gdzie wszystko się rodziło. Rodziły się magazyny plotkarskie, fotoreporterzy. To wszystko w pewnym sensie było świeże i nowe. I nagle jest coś w rodzaju takiego objawienia, zjawiska, jakim jest Arkadiusz. Więc no, to było coś. I jeszcze ma za sobą brytyjską prasę, bo już coś tam czytaliśmy. I bardzo jest, warto się z nim przyjaźnić, kolegować. I on też ma jakiś dwór wokół siebie, te celebrytki. Nikt wcześniej nie myślał w ten sposób, żeby jakieś ambasadorki marki. I robi te pokazy po prostu na zupełnie innym poziomie. I u niego na tych pokazach nie ma schabowych ziemniaków, bo takie były na zestawy na pokazach, po pokazach innych twórców. I ta jego aura w tym całym jego jestestwie takiego... małego księcia, no takiej osoby, która urwała się z innej planety i nagle pokazuje nam coś, co może wyglądać inaczej. To było zajebiste. On był takim wielkim marzycielem. To był ktoś, kto sam marzył i pozwalał marzyć innym. Pokazywał, że możemy marzyć. On wnosił zresztą ten wielki, ten powiew tego świata. Pamiętam, kiedyś jeździliśmy limuzyną po Warszawie z jakimiś top modelkami i właśnie pamiętam, że jak ja wysiadałam z tej limuzyny z tym Arkiem, z tymi top modelkami na ten czerwony dywan w Utopii, to czułam się jak gdzieś w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie, w którym dużo częściej ludzie doświadczają takich przeżyć. Także on przywiózł tutaj ten wielki świat. O Arkadiusie naprawdę szybko zrobiło się głośno. Z nikomu nieznanego studenta, nikomu nieznanej w Polsce szkoły stał się postacią absolutnie pierwszoplanową, mainstreamową i popkulturową. Utrzymywała się taka zbiorowa, oczywiście w naszym środowisku, ale także w ogóle w mediach. Nie, psychoza jest złym słowem, ale euforia granicząca po prostu z psychozą właśnie na jego temat. A kłębiło się, kotłowało tam, wszyscy chcieli się z nim kolegować, wszyscy chcieli być blisko, ogrzeć się w blasku jego, bo on był taki właśnie światowy, on był taki londyński i wściekle modny, odważny, awangardowy. Brakowało nam takiej osoby. Kulminacją tego wrzenia wokół Arkadiusa zdecydowanie było otwarcie jego butiku. Tego butiku, który na hasło Arkadiusz od razu pojawił się w mojej głowie. O wrażeniach z tego miejsca opowie częsty bywalec organizowanych tam imprez. Cześć, nazywam się Mikołaj Komar, jestem redaktorem naczelnym i wydawcą magazynu i portalu Kamag. To właśnie Arek zrobił
od razu po tym dyplomie wielkie wejście na polski rynek, bo zaczęły być pokazy, zaczęły być o nim bardzo głośno. On był też oczywiście ekscentryczny, kolorowy i był niesamowitym królem imprezy czy pokazu. No i właśnie na fali tego jego wejścia na polski rynek automatycznie dogadał się z jakimiś swoimi wspólnikami i otworzyli butik w Warszawie, nieopodal stąd. I było to w miejscu, w którym w tym momencie stoi piękny biurowiec na rogu pięknej, Kruczej i Mokotowskiej, czyli trzy ulice przecinają to miejsce. No i w każdym razie oni to całość to przejęli, no i zrobili pierwszy taki naprawdę, no nie wiem jak to powiedzieć dyplomatycznie, wyjebany w kosmos, super, po prostu duper butik modowy, no taki naprawdę na londyńskim czy nowojorskim poziomie, no, z każdej strony go było widać, kolory, niesamowite witryny. Pamiętam DJ-ów grających i to jest taki szał. Jej, butik w Warszawie, w którym jest impreza w ogóle w nocy, a nie w ciągu dnia i grają DJ-e. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.